Mikołaj Roznerski, znany i ceniony aktor serialowy i filmowy, jest obiektem westchnień wielu fanek. Mimo sukcesów zawodowych, jego życie prywatne nie było wolne od trudności, zwłaszcza w sferze miłości. Jakiś czas temu media szeroko rozpisywały się o jego rozstaniu z Adrianą Kalską, koleżanką z planu serialu M. Jak Miłość. Jednak niewiele osób wie, że Roznerski jest ojcem 13-letniego syna Antoniego, którego matką jest również znana aktorka Marta Jures. Roznerski i Jures poznali się podczas studiów aktorskich. On studiował we Wrocławiu, a ona w Warszawie. Choć dzieliła ich odległość, para starała się utrzymać swój związek. W 2011 roku powitali na świecie swojego syna Antoniego. Oboje aktorzy starają się chronić prywatność chłopca i trzymać go z dala od medialnego zgiełku. Niestety ich związek nie przetrwał, co Mikołaj Roznerski bardzo przeżywa. Aktor wielokrotnie wyrażał swój żal z powodu rozpadu rodziny, mówiąc: Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Mikołaj Roznerski otwarcie mówi o swoich doświadczeniach związanych z ojcostwem i życiem po rozstaniu. W wywiadzie dla twojego stylu podkreślił, że nie jest ojcem weekendowym i stara się być obecny w życiu swojego syna Antoniego, mimo że wychowuje się on w niepełnej rodzinie. Dla różnerskiego jest to szczególnie ważne, ponieważ sam dorastał w podobnych okolicznościach jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 13 lat, co mocno wpłynęło na jego emocje i życie. Marta Jures, matka Antoniego, doskonale radzi sobie z łączeniem macierzyństwa i kariery aktorskiej. Jest cenioną aktorką, znaną między innymi z ról w serialach takich jak Czas honoru, Głęboka woda, Przepis na życie oraz Barwy szczęścia, gdzie od 2020 roku gra Gabriele Niedzielską. Prywatnie Jures wiedzie szczęśliwe życie u boku operatora Jana Cybisa. Mimo rozstania, Roznerski i Jures utrzymują dobre relacje. Dowodem na to jest wpis na Instagramie Mikołaja sprzed dwóch lat, gdzie zamieścił zdjęcie z premiery filmu Kogel, Mogel IV. Na fotografii aktor pozuje z Martą Jures i jej obecnym partnerem, a wpis był pełen życzliwości wobec byłej partnerki, co pokazuje, że para zdołała zbudować harmonijne relacje dla dobra swojego syna. Mikołaj Roznerski po rozstaniu z Martą Dżures, z którą ma syna Antoniego, próbował na nowo ułożyć sobie życie. Dwa lata po narodzinach syna związał się z aktorką Olgą Bołądź, a później przez kilka lat tworzył związek z Adrianą Kalską, swoją koleżanką z planu M. Jak Miłość. Ich związek, zarówno prywatny, jak i serialowy, budził duże zainteresowanie fanów. Niestety zakończył się w 2021 roku. Co zmusiło także produkcję M. Jak Miłość do zakończenia wątku ich bohaterów, którzy w serialu również byli parą. Po rozstaniu Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się w przyjaznych warunkach, a produkcja znalazła dla jego postaci nową miłość kamę, graną przez Michalinę Sosnę. Fani zaczęli podejrzewać, że chemia między nimi na ekranie mogła przenieść się także do życia prywatnego, zwłaszcza że Roznerski nie ukrywał, iż jest otwarty na nową miłość. Choć nie potwierdzono żadnych plotek, sympatia fanów wokół tej ekranowej pary jest wyraźna.